Cześć, tutaj Elia z raportu o Bierze Świata. Witamy Was w kolejnym unboxingu. Tym razem dobraliśmy się do planszówki Świat Dysku Wiedźmy, wydanej przez Phalanx Polska. Jest to druga gra z serii Świata Dysku, autorem jest Martin Wallace, a grę ilustrował Peter Dennis. Polska premiera miała miejsce 11 października na konwencie lankrańskim w Nawojowej Górze koło Krakowa, jednak do pierwszego wydania gry wdarła się pomyłka, która spowodowała niemałe zamieszanie. Okazało się, że na 30 żetonach łatwych problemów nie nadrukowano koniecznych do rozgrywki znaczników punktów zwycięstwa. Wydawnictwo wydało oficjalną erratę i zaoferowało wymianę żetonów dla kupców przedpremierowej wersji za darmo. Są Mikołajki i teraz docierają do fanów poprawione edycje. Gra czerpie z fabuł powieści Terry'ego Pratchetta. Jest przygodowa, wcielamy się w rolę młodej wiedźmy, która dopiero uczy się magii. W krainie Lankre musimy pomagać mieszkańcom w rozwiązywaniu problemów. Czasem trzeba uleczyć świnie, a czasem uporać się z zimistrzem. Pudełko waży dosyć sporo. No co tam może być? W środku znajduje się 55 kart do gry, 80 żetonów, plansza takiej wielkości, 4 pionki i 4 kostki do gry, a także karty postaci i instrukcje obsługi. Tak samo jak w Ankh-Morpork, maksymalna ilość graczy to 4. Ciekawe jest to, że można w nią zagrać nawet w pojedynkę. W zależności od ilości grających są różne zasady rozpoczęcia rozgrywki, mniej lub więcej problemów do rozwiązania w Lankre. No więc przejdźmy do rozpakowywania pudełeczka. Ja się posłużę nożyczkami, żeby nie uszkodzić niczego. Tutaj zwykła folika. Już możemy się jej pozbyć. Odłóżmy nożyczki. No i co tutaj mamy? Uwaga! Otwieram. OK. Na samym wierzchu widzimy instrukcję obsługi i kartę pomocy gracza, czyli ściągę. Szkoda, że jest ona tylko jedna. Instrukcja składa się z 12 stron i opisuje fazy rozgrywki, przy okazji tłumacząc zasady gry. Czyli uczymy się już w trakcie pierwszej partii. Jest kolorowa, wydana na śliskim papierze i zawiera opis przykładowych sytuacji. Na ściądze mamy opisany przebieg rozgrywki w skrócie, wyjaśnienie działania kilku kart i konsekwencje odniesienia porażki bądź sukcesu rozwiązywania trudnych problemów. W zależności od problemu są one różne, czasem trafimy do więzienia, czasem otrzymamy żeton odejmujący punkty zwycięstwa. Tutaj mamy planszę, którą może rozłożymy sobie. To są, jak widać, cztery kartony. Plansza jest wielka, wydana na twardym kartonie ze świetnymi kolorowymi grafikami. Znajdują się na niej lokacje z krainy Lankre, na której umieszczać będziemy żetony problemów i po których wzdłuż ścieżek będą poruszać się o dwa pola nasze wiedźmy. Na początku rozgrywki rozmieszczamy żetony problemów na torze problemów wedle zaleceń instrukcji. Następnie w pudełku znajdują się żetony. Również są wydane na twardym kartonie i wycięte tak, że bardzo łatwo daje się je wycisnąć. Fioletowy żeton oznacza trudne problemy. W pudełku mamy takich 17. Są to zadania z wyższym stopniem trudności, czyli na przykład musimy wyrzucić 19 punktów na kostkach, aby rozwiązać dany problem, a jak nam się uda, to zyskujemy 4 punkty zwycięstwa. Zielone, które tutaj widzicie, są to żetony łatwych problemów. To na tej 30 zabrakło na druku punktów fioletowych sześciokącików, bez których nie zdobywalibyśmy punktów zwycięstwa. No a bez tego oczywiście nie udałoby się przeprowadzić rozgrywki. Na szczęście wydawca zgodził się poprawić swój błąd za darmo. Dalej mamy 12 żetonów czarnej Alice, które odejmują punkty zwycięstwa. Są też 3 żetony specjalnych zdolności, które posiadają nasze wiedźmy, czyli niebieski niewidzialności, czerwony magii oraz leczenie chorej świni na zielonym. Pomarańczowe obok żetony to żetony kryzysu. Są to 2 punkty dodatkowe utrudniające rozwiązanie problemu. Tutaj znajdują się żetony rechotu, których jest 16,
ciągniemy je, gdy na naszej kostce wypadnie 0, czyli wiedźma, lub gdy tak każe nam karta. Pozostałe duże karty to karty postaci czterech wiedźm. Na nich układamy rozwiązane problemy. W tej tabeli na górze układamy łatwe problemy, które udało nam się rozwiązać. Za każde dwa zwiększa się limit kart na ręce, a te trudne układamy na ciemnych prostokącikach, które dwa rozwiązane dają nam bonus do wyrzutu. Wiedźmy będziemy mogli sobie wybrać na początku rozgrywki. Każda z nich ma inną zdolność, dlatego warto się zastanowić, co się najbardziej komu podoba. Długa. Tutaj mamy foliki. Na co te foliki? No pewnie na wszystkie żetony, jak już je wypakujemy. I tu są karty. Karty. 55 kart. Tutaj z tyłu jest ta sama grafika, co na opakowaniu gry. A z tej strony mamy właśnie opis karty. Tak jak w Ankh-Morpork, wszystko umieszczone jest na jednym, czyli jest to ekologiczne wydanie. Jest zdolność karty, którą możemy zagrać w dowolnym momencie naszej tury, symbol dający bonus do rzutu lub przemieszczanie się po mapie, czyli latanie na miotle, i nazwa lokacji, na której umieścimy problem z toru problemów na początku każdej tury, na tych poszczególnych punktach, lokacjach. Tutaj akurat miasto Landskre. Poza tym w pudełku mamy kosteczki. W ramach zera jest wiedźma, która obliguje nas do zabrania żetonu rechotu. I pionki, bardzo proste pioneczki. Szkoda, że nie w kształcie wiedźm. Okay. Poza tym w pudełku mamy jeszcze reklamówkę wydawcy z premierami różnych gier. Wiadomo, świat dysku, czas honoru. Jest też powitanie od Terego Pratchetta, kim on jest, chyba wszyscy wiemy. No i oczywiście podane są ceny książek, które można sobie zakupić. Właśnie, a propos ceny. Gra kosztuje w Polsce 159,99 zł, czyli dużo. Jak widać, jest tutaj pełno różnych ciekawych rzeczy. Jest bardzo, bardzo, bardzo dużo żetonów, kart, pionków, kostek. Jak wygląda sama rozgrywka, to się dowiemy za niedługo. Czy warto? Gra jest bardzo ładnie wydana. Tak samo zresztą jak Świat Dysku Ankh-Morpork. Nie wiem, czy mieliście okazję w to grać. Jeżeli tak, to wnioskując po tym, jak fajnie się grało w tamtą grę, podejrzewam, że tutaj też będzie naprawdę ciekawa rozgrywka. No i nie mogę się doczekać do przetestowania. Tymczasem Wy oglądajcie nasz kanał, bo pojawi się pełna rozgrywka i recenzja tej gry planszowej za niedługo już. Mam nadzieję, że zdążymy przedstawić Wam zasady tej gry, zanim sami się do niej dobierzecie. Powiedzcie nam, czy jesteście zainteresowani, czy kupowaliście ją, czy zdarzyło Wam się kupić ją przedpremierowo. I widzimy się za niedługo w kolejnych materiałach. Tymczasem ja biorę się za testowanie. Cześć!